Czy zdziwiłby nas widok 80-latki na zajęciach z zumby? Czy naszym zdaniem dziadkowie mogą wydawać swoje pieniądze na własne przyjemności? I czy dziwi nas widok seniorki w sklepie z komputerami? Jeśli odpowiedzi w większości są twierdzące, to znaczy, że ulegamy stereotypom dotyczącym ludzi starszych. Cała nadzieja w tym, jak seniorów widzą młodzi. To są z reguły starsze osoby, no, które jednak potrzebują pomocy i oni chcą właśnie tej pomocy od młodych, od nas. Są osoby starsze, które są pełne życia, które dalej się bawią świetnie. Są osoby starsze, którym trzeba już pomagać, które już się tak nie cieszą życiem, mają choroby, no na przykład dziadkowie. No ale generalnie bardzo sympatyczni ludzie. No, staram się im pomagać jak najwięcej. Przyjeżdżam co roku do nich, no nie mogę zbyt często, bo jednak jest to odległość kilometrów i nie jest to dla mnie taka droga, żeby pokonać ją na piechotę, więc ja też mam swoje zainteresowania, swoje tak rzeczy, też teraz trenuję, nie mam czasu. Jeszcze dochodzi do tego szkoła, nauka, ale bardzo lubię osoby starsze, staram się im jak najwięcej pomagać. Jestem dla nich miła, życzliwa. A z czym ci się wiąże słowo senior? Z osobą starszą, taką, która czasami potrzebuje pomocy, a czasami nie. Jest to zazwyczaj osoba miła dla wszystkich i bardzo religijna. Nam również pomagają i które no, są z nami zawsze i nam się opiekują. Każdej osobie starszej, bez względu na to, jaka jest, należy się szacunek z racji jej wieku i doświadczenia. Do tego wizerunku dziadków, seniorów można dodać wiele innych pozytywnych aspektów, jak ich aktywność, pomysłowość i chęć działania. To pokazał projekt Senior Ważny Codziennie Fundacji Bliżej Pasji. Seniorzy z Biłgorajszczyzny wiedzą, że są ważni, potrzebni i sprawczy w lokalnej społeczności. Są na przykład autorami projektów, które zwyciężają w budżecie obywatelskim. Myślę, że to jest bardzo ważny temat i szczególnie, żeby zachęcamy wszystkich seniorów, których jest bardzo dużo w Biłgoraju, o jeszcze większą aktywność, bo ja z praktyki wiem, że jednak myślę, że bardzo dużo seniorów właśnie głosuje na budżet obywatelski, bierze udział, są zainteresowani. Może to jest też tym podyktowane, że mają więcej czasu. Młodzież też, ponieważ w tej chwili jest to przez internet głosowanie, więc z drugiej strony seniorzy nie wszyscy chcą głosować przez internet. Ta ilość głosujących bezpośrednio w Urzędzie Miasta osób jest mała, ale myślę, że jeśli może nie za rok, w każdym bądź razie w przyszłości budżet obywatelski będzie określona kwota dla każdego osiedla, to jest to bardzo ważne, bo my jednak mieszkańcy osiedla wiemy najlepiej, co jest potrzebne. I seniorzy będą mogli się tutaj uaktywnić i stopniowo zgłaszać wnioski indywidualne, bo to nie musi zgłaszać przecież wniosku Rada Osiedla. Może każdy z mieszkańców zgłosić taki wniosek do budżetu obywatelskiego. Teraz już jest bardzo dobrze, bo zmienił się regulamin. Rok wcześniej są zgłaszane wnioski, więc już na przyszły będą realizowane. Już od początku roku, nie będzie opóźnień. Myślę, że jest to wspaniała rzecz. Projekt, który zwyciężył w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, nosił nazwę Od przedszkola do seniora. Fitness na powietrzu, tam są urządzenia do ćwiczeń. Fitness jest tak zbilansowane to wszystko, zgrupowane, bo jest plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Seniorzy mówią, cieszymy się, że w Biłgoraju jest już karta seniora, będzie dzień domu pobytu dla seniorów, chcemy jeszcze założyć dla nas klub. To wszystko jest ważne. Taki klub seniora jest potrzebny. Bo zawsze jakaś integracja jest w jednym wieku, czy zbliżonym wieku można porozmawiać, no, spotkać, tematy wymienić, może kawę wypić. No i tak, to jest potrzebne. Chociaż się coraz więcej robi w tym kierunku, żeby to było. Bo jak ja pamiętam, mój tata, jak był w takim wieku jak ja, to nic nie było. A teraz już się coś dzieje na ten temat ludzi starszych.
Seniorzy aktywnością i pomysłowością mogliby zawstydzić niejednego młodego. Tak było chociażby przy realizacji widowiska pod nazwą Kobiety w życiu Piłsudskiego, jakie przygotował Uniwersytet Trzeciego Wieku i inne kluby seniorów. To także seniorzy zorganizowali spotkanie z przedstawicielami policji, na którym usłyszeli, czego powinni się wystrzegać, co może być dla nich zagrożeniem. Nie każdy senior, ja to, broń Boże, nikomu nie obliżam, bo ja sam jestem seniorem i to dosyć. Tylko że uważam, że coś tam zawsze zostanie w pamięci, jak się zachować na drodze, czy jadąc rowerem, czy idąc, czy na przejściu, czy w tłoku uważać na złodziei, czy na oszustów, na wnuczka, na babkę, na wypadek. To jutro będzie wszystko przedstawione i uważam, że coś tam seniorom zostanie. Różnorodność pomysłów i inicjatyw, jakie seniorzy przygotowali w ramach projektu Senior Ważny Codziennie, znaczy, że mają różne potrzeby, zainteresowania i wbrew stereotypowemu myśleniu chcą je realizować i przekuć w działanie. Tak jak grupa, która pojechała zwiedzić Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Zwiedziliśmy, głównie to były slajdy, no i pamiątki, które zostały po tej rodzinie. I było świadectwo też Polaków, którzy ratowali Żydów przed zagładą. Jest taka ściana pamięci. No i później byliśmy na cmentarzu, zapaliliśmy znicz dla tej rodziny od ludzi z Biłgoraja i z Syronu. No, wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej. To jest po prostu takie muzeum, może i pierwsze w Europie nawet, gdzie Polska upamiętniła rodzinę, która zginęła. Cała rodzina to jest 8 osób, 6 dzieci i 2 dorosłe osoby. Wycieczka do muzeum to była realizacja jednej z inicjatyw. Poza tym w ramach projektu seniorzy biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. A to jest pewna taka odskocznia od codzienności. Po co siedzieć w domu, jak można z ludźmi ciekawymi nieraz porozmawiać, czegoś się dowiedzieć, może jeszcze podszkolić. Bo to na różne tematy mamy szkolenia. Stereotypy mogą ograniczać, na pewno upraszczają i nie uwzględniają różnic. Tymczasem, czego dowodzą uczestnicy projektu Fundacji Bliżej Pasji, starsi ludzie to grupa niejednolita i o bardzo rozmaitych potrzebach. Projekt Senior Ważny Codziennie ma na celu walkę ze stereotypami. Dzięki temu, że realizujemy ten nasz projekt, możemy obalić jeden ze stereotypów, że senior musi siedzieć w domu, że nie wychodzi, że nie nadaje się do życia publicznego. Właśnie jest wręcz przeciwnie. No, to, że przykład tych naszych seniorów, którzy tutaj są dzisiaj na przykład na warsztatach czy w innych grupach, no, świadczy o tym, że jednak są aktywni, że jednak chce się ludziom wychodzić z domu, chcą coś działać, że chcą się udzielać w życiu publicznym, tak jak tutaj mówiliśmy o budżecie obywatelskim na przykład, że senior tak naprawdę nie jest tylko od pieczenia szarlotki w domu i bawienia wnuków, ale też jest od jakby przeznaczony do realizacji swoich pasji, swoich marzeń, do dzielenia się tym, co lubi, swoim doświadczeniem przede wszystkim. Mamy mnóstwo seniorów w projekcie, którzy naprawdę robią niesamowite rzeczy, którzy umieją bardzo dużo, tylko potrzebujemy przestrzeni do tego, żeby wykorzystać te umiejętności i doświadczenia. Monika Dominik mówi, dla nas ważne jest, żeby po zakończeniu projektu seniorzy ciągle się spotykali i działali, żeby seniorzy, którzy już poczuli, wiedzą, że nie ma dla nich barier i mogą realizować swoje pasje, chcieli to robić dalej. Aktywizacja i partycypacja w życiu publicznym seniorów to jeden z głównych celów projektu Fundacji Bliżej Pasji Senior Ważny Codziennie.